tłumy na Żoliborzu. Policja blokuje przejście pod dom Kaczyńskiego. Idziemy po wolność. Idziemy po wszystko. Protest strajku kobiet w Warszawie. Tłum protestujących z ogólnopolskiego strajku kobiet i strajku przedsiębiorców po godzina 14 dotarł na warszawski Żoliborz. Przy ulica Mickiewicza ustawił się kordon policji, który uniemożliwia manifestującym dalsze przejście przed dom wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jak poinformowała na Twitterze stołeczna policja, na skrzyżowaniu ulic Zajączka i Mickiewicza grupa protestujących zaatakowała funkcjonariuszy. Na miejsce skierowano pododdział zwarty. Sytuacja została opanowana. Trwają czynności w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, przekazano. Wielokrotnie informowaliśmy, że tego typu zachowania nie będą akceptowane i w takich sytuacjach protestujący muszą się liczyć ze zdecydowanym działaniem policji, powiedział rzecznik KSP nadkomisarz Sylwester Marczak. Uczestnicy protestu skandują, je gwiazdka gwiazdka ać PiS, Jarek wypadł z Unii, my zostajemy. Trzymają też transparenty, Polska to my, oraz flagi Unii Europejskiej, flagi Polski i tęczowe. Z głośniku wleci utwór Mury, Jacka Kaczmarskiego. Niektórzy manifestujący odpalili race. W proteście uczestniczy m.in. kandydat na prezydenta w ostatnich wyborach, a także lider strajku przedsiębiorców Paweł Tanajno. Protest rozpoczął się w niedzielę po godzina 12 na Rondzie Dmowskiego. Protestujący wyruszyli stamtąd w kierunku Żoliborza. Na różnych odcinkach trasy policja ustawiała blokady, które protestujący omijali bocznymi ulicami. Wcześniej stołeczna policja przypominała na Twitterze, że zgromadzenie odbywa się nielegalnie. Jak informował Marczak, wylegitymowano już pierwsze osoby. W związku z naruszeniem prawa kierowane będą wnioski o ukaranie do sądu, jak również nakładane są mandaty karne, przekazał. Niedzielny protest odbywa się w związku z 39. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Protestujący mają ze sobą transparenty z napisami, albo tak, precz z władzą panów, wyp gwiazdka 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 lać, kobiet nie ruszać. Niektórzy z nich trzymają biało-czerwone flagi. Widać też flagi tęczowe, Unii Europejskiej, symbole strajku kobiet i plakaty strajku przedsiębiorców. Policja, zgromadzenie jest nielegalne. Policja informuje na Twitterze, że zgromadzenie jest nielegalne. Na miejscu działają zespoły antykonfliktowe policji. Wylegitymowano pierwsze osoby. W związku z naruszeniem prawa kierowane będą wnioski o ukaranie do sądu, jak również nakładane są mandaty karne, przekazano. Wprowadzili nami faktyczny stan wojenny wcześniej ogólnopolski strajk kobiet na swoim profilu na Facebooku zapowiadając protest. Pisał, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi wojnę z całym światem, między innymi z kobietami, młodzieżą, nauczycielami, lekarzami i przedsiębiorcami. Bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, tak naprawdę wprowadzili nam faktyczny stan wojenny, napisano. Z kolei na komunikatorze Telegramu organizatorzy napisali, 13 grudnia jest wyjątkowa rocznica. 39 lat temu ogłoszono w Polsce stan wojenny. Tego dnia również na całym świecie szczególnie pamiętamy o ofiarach przemocy policyjnej, bo nigdy nie zapomnimy i nigdy nie wybaczymy tego, co robi nam opresyjne państwo. Protestuje też strajk przedsiębiorców. Do manifestacji przyłączyły się także środowiska związane ze strajkiem przedsiębiorców. Wszyscy, ponad podziałami, bez żadnych uprzedzeń i animozji, napisali na swoim profilu na Facebooku. Protesty po orzeczeniu TK w sprawie aborcji od 22 października w całym kraju trwają. Protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku, zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Protesty przeciwko decyzji TK w sprawie aborcji, których głównym inicjatorem jest ogólnopolski strajk kobiet, z czasem przerodziły się w wystąpienia antyrządowe. W niektórych akcjach protestacyjnych biorą również udział środowiska związane z innymi grupami społecznymi.